miasta Poznania i kandydat na to stanowisko. Panie Prezydencie, witam. Witam serdecznie. Pierwsze pytanie, Panie Prezydencie, ten brak wąsa to tylko tak na czas wyborów i kampanii, czy to już tak na stałe? Ci pokażę na razie na stałe. Że mi się podoba, to tak naprawdę więc nie ma powodu, żeby ponownie zmieniać wizerunek, ale w życiu nic nie jest na stałe. Może być tak, a za chwilę może być broda. A czy brak tego wąsa ma jakiś związek z tymi głosami też w mediach i też w Poznaniu o tym tak zwanym mentalnym wąsie nad Poznaniem? Nie, dlatego że ta rzecz była postanowiona dużo wcześniej. Ale w czasie trochę się zbiegła. W czasie trochę się zbiegła, bo trzeba było podjąć tą decyzję kiedyś na Europie, akurat w takich dzień, żeby tą decyzję podjąć. Panie Prezydencie, czy Poznań staje się coraz bardziej konserwatywny? To nie jest konserwatywny, więc nie staje się coraz bardziej konserwatywny, nawet staje się coraz bardziej otwarty. To nie jest miastem konserwatywnych mieszkańców, którzy cenią sobie takie wartości jak rodzina, jak stabilność, jak gospodarność. Więc to są cechy konserwatywne. Natomiast coraz bardziej się otwiera i jest coraz więcej młodych ludzi, którzy trochę inaczej podchodzą do niektórych wartości, choć myślę, że te konserwatywne nadal będą cenić. A nie ma Pan takiego wrażenia, że z jednej strony Poznań ma bardzo dobre wyniki w poszczególnych rankingach, ale z drugiej strony prasę Poznań ma w ostatnich miesiącach, delikatnie mówiąc, nie najlepszą. Artykuły, które pojawiają się w prasie ogólnopolskiej, mówiące o decyzjach, o działaniach w mieście, chociażby Golgota Piknik, słynny na całą Polskę, koncert Behemota, słynny na całą Polskę, zamieszanie wokół Ewy Buciak, też na całą Polskę. Mszak, pan prezydent, organizacja mszy przez prezydenta, też głośno na całą Polskę. Nie jest taki troszkę dysonans, z jednej strony te ekonomiczne i gospodarcze wartości na plus, ale chyba wizerunkowo troszkę tak społecznie na minus. U pana w szkole lider był osobą najbardziej lubianą, prymus był najbardziej lubiany. Prymus nie musi być lubiany, ale prymus też buduje wizerunek całego miasta. W tym momencie w skali kraju Poznań nie ma chyba najlepszej prasy, najlepszego PR-u. Okej, ale czasami to jest tak, że prymus buduje wizerunek na przykład osoby, która nie jest najlepsza w gimnastyce. Tak? I mówi się, o, wszyscy. Rzeczywiście jest tak, że oczywiście buduje to wizerunek naszego miasta. Ja na tym bardzo ubolewam. To jest zły wizerunek i w dużym stopniu nieprawdziwy. Poznań taki nie jest. Poznań ma przecież wiele wydarzeń kulturalnych, bardzo nowatorskich, czasami także kontrowersyjnych. I mieszkańcy na nie przychodzą, nic się to nie dzieje. Natomiast z kilku wydarzeń, z kilku problemów robi się sprawę ogólnopolską. Moim zdaniem w sposób niezasłużony. No ale musimy się z tym obrazem mierzyć i nie mamy się co obrażać, że ktoś na nas tak mówi. Musimy próbować ten wizerunek stopniowo zmienić. A czy uważa pan prezydent, że któraś z tych decyzji odnośnie czy to Golgoty Piknik, czy to Behemota, czy też tej mszy, wszystkie to były państwa decyzje, ale w dużej mierze jestem skłonny wierzyć w to, że były telefony do pana prezydenta, co mamy zrobić. Był błąd w którejś z tych trzech spraw? Moim zdaniem nie. Znaczy w jednym przypadku to nie mam pojęcia, jak podejmowany tryb takiej decyzji, bo ja nawet nie wiedziałem, że koncert Behemota jest w Poznaniu. Kiedyś dowiedziałem się dopiero z prasy, że został odwołany. Nie było w tej sprawie żadnych telefonów. Oczywiście przy Golgocie były bardzo poważne dyskusje, bardzo poważne narady, dlatego że zastanawialiśmy się w ogóle, co zrobić, jeżeli będą tak poważne protesty, jak zabezpieczyć dodatkową wodę do picia dla tych, którzy przyjadą protestować, czy nie, dodatkową ubikację, żeby w ogóle miasto mogło funkcjonować, jak zorganizować ruch drogowy, kiedy przyjedzie dużo osób protestujących. No, takie są obowiązki prezydenta miasta, że musi o takie rzeczy zadbać. I wtedy zdawałem sobie sprawę z tego, że zarówno czas, jak i miejsce tego koncertu nie były dobrze dobrane. Proponowałem, żeby zastanowić się, czy nie przenieść ten koncert na targi. Czy nie koncert, tylko spektakl na targi. No, nie było to możliwe, więc w efekcie podjęto decyzję o jego odwołaniu. Szał to w ogóle jest jeszcze bardziej zabawna sytuacja. Przecież mszy, które organy publiczne organizują w Poznaniu, współorganizują, jest tak średnio co miesiąc jedna. Zapraszam w imieniu wojewody na 11 listopada, w najbliższym terminie. Więc to są rzeczy, które się normalnie odbywają. Nowością była ta, ale miała być pewną reakcją na to, że nie ma już centralnej uroczystości inauguracji rok akademicki. A nie lepiej było wtedy poprosić, żeby to arcybiskup wyszedł z taką inicjatywą? Z inicjatywą, no tak jak, nie wiem, na święto 3 maja z inicjatywą wychodzi prezydent miasta, czy jak wychodzi marszałek na powstanie wielkopolskie, tak? Tutaj był prezydent miasta. Oczywiście nie jest organizatorem mszy, jak niektórzy piszą, tylko właśnie pewnym inicjatorem. Panie prezydencie, teraz
dwa pytania naszych czytelników. Co Pan chce jeszcze w mieście zmienić? Rządzi Pan tym miastem od lat kilkunastu, jest Pan tak naprawdę rekordzistą, czy nie ma się rekordzistą w skali kraju. Tutaj już nie ma mowy o nowej świeżości, o nowym otwarciu, o przewietrzeniu. Pan się zdecydowanie myli. Niby dlaczego tak miałby być? Miasta się zmieniają, miasta potrzebują co jakiś czas nowych otwarcia, że co 4 lata Poznań ma zmienianą koncepcję rozwojową, Poznań ma nowe koncepcje i tak zadane pytanie sugerowałoby, że Poznań już wszystko osiągnął i nie musi już osiągać. To nieprawda. Patrząc na ranking, jesteśmy już tak wysoko w tych poszczególnych rankingach. Ale tylko w rankingach polskich. To nie jest nasz dzisiaj punkt odniesienia. Dzisiaj naszym punktem odniesienia nie tylko zresztą Poznań, ale w ogóle Polski. Jest Europa, a nie inne polskie miasta. Jakim miastem Pan by chciał się mierzyć z tych europejskich miast? A chciałbym, oczywiście nie będę się mierzył ze stolicami, bo trochę to jest inna liga. Natomiast będę się mierzył z tymi miastami, które są drugie, trzecie w poszczególnych krajach. Na pewno warto byłoby się do nich porównywać. I myślę, że polskie miasto osiągną za chwilę taki poziom. Ale to oznacza, że muszą się rozwijać inwestycje w Poznaniu, musi się podnosić jakość życia, muszą być świetne uczelnie, musimy mieć rzeczywiście cały czas rozwój gospodarczy. I to jest taki moment, w którym sportowo mówiąc, nie wolno odpuścić, tak? Nie wolno spasować, nie wolno sobie powiedzieć, że już coś osiągnęliśmy, jest w Poznaniu dobrze, bo natychmiast świat nam odjedzie, więc my musimy zdecydowanie walczyć. Myślę, że w tej kadencji nadal powinien być położony bardzo silny nacisk na pozyskiwanie miejsc pracy, bo to jest ciągle najważniejsze i bez tego ludzie nie mogą realizować swoich osobistych marzeń, swoich osobistych potrzeb, ale powinniśmy także postawić większy nacisk na podnoszenie jakości życia, więc na nasze najbliższe otoczenie. Oczywiście nie będzie żadnym odkryciem, że powiem, że w obu tych sprawach komunikacja jest elementem najważniejszym. Panie Prezydencie, ostatnie pytanie też od naszego czytelnika. Jaki jest Pan, ale nie związany z miastem Poznaniem jako prezydenta, tylko Pana Ryszarda Grobelnego cel polityczny? Gdzie by Pan chciał być? Nie stawiałem sobie celów politycznych i o dziwo nigdy sobie ich nie stawiałem. Ja sobie stawiam cele związane ze zmienianiem świata. Ja chcę zmieniać rzeczywistość. Oczywiście polityka jest instrumentem. Idealista. Tak, niech będzie, że idealista. Polityka jest instrumentem, który do tego prowadzi. Możliwość zmieniania świata w mieście Poznaniu jest duża, zmienia się swoje otoczenie. Mogę powiedzieć, że w ten sposób realizuję swoje marzenia z młodości, choć nie w pełni zdawałem sobie tego sprawę, ale pisząc rok temu książkę, wróciłem do swoich pamiętników, które pisałem, kiedy miałem lat 18-19, okazało się, że tam właśnie pojawiało się tego typu marzenia. To było nawet dla mnie pewnym zaskoczeniem po latach, że tak to było. I to pozwala mi się realizować, także w sensie takim osobistym. Ale taki konkret. Poseł, senator, minister? Znaczy, poseł tylko wtedy, kiedy byłbym posłem, który coś realizuje, który nie jest osobą, która zasiada. Minister też musiałbym mieć wyzwanie, które bym zrealizował. Ale premier, prezydent, bo to już teraz tak idziemy coraz wyżej. No, ale to nierealne dla odmiany, tak? W związku z tym, po co mówić o rzeczach, które są nierealne? Trzeba się skupić na tym, co można osiągnąć, a nie rzeczy, które są poza naszym zasięgiem. Dziękuję. Ryszard.